wrócili. A tam jest podróżowanie, nasz logo. Wróciliśmy na kemping Kanelarz, czyli na miejsce, gdzie mieszkaliśmy przez ostatnią całą zimę. I to tutaj właśnie pozostawiliśmy naszego kota. I idziemy się zarejestrować. Chcę przywitać z paniami. Pani mnie oczywiście pamiętała. Chciała nakleić naklejkę. Ucieszyła się, że przyjechaliśmy. Zastanawiała się, na jak długo zostaniemy tutaj. Na razie powiedziałem, że na kilka dni. A jak długo tu zostaniemy, to zobaczymy. Nic się nie zmieniło z tego, co wiem. Obchodzili 40-lecie tego kempingu. 40 lat już to prowadzą. Szok. No i pozdrawia cię pani. Jedziemy. Mówię coś o kocie? Nie pytałem się nic o kota. Teraz się sami upewnimy, czy to, co wiemy, to prawda. No, dokładnie. Zapytamy się mamy Minet. Ona nam powie prawdę. Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Ten odcinek, tak jak Kasia zapowiadała już ostatnio, będzie poświęcony kotu, czyli naszej Minet. I dla wszystkich osób, które nie wiedzą, o jakiego kota chodzi, to teraz wam zrobimy takie szybkie przypomnienie. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze muszę od razu powiedzieć, bo tam nie będzie to powiedziane, że Minet to po francusku znaczy kotek. I to stąd te imię. Tak, imię kota to jest koteczek po francusku. Można sobie to sprawdzić w słowniku. W styczniu 2019 roku pojawiliśmy się na kempingu Kanelarz i po kilku dniach pobytu tutaj zostało nam trochę jedzenia, kurczaczka surowego, i w łazience dla kobiet mieszkał sobie czarny kot, więc ja zaczęłam wołać tego kota, żeby przyszedł i się poczęstował tym pysznym jedzeniem. Natomiast w połowie drogi ten kot szedł bardzo niechętnie. Nagle pojawiła się bura kotka, która biegiem poleciała za mną, dostała jeść i od tej pory już nas nie opuszczała. Powoli, powoli przyzwyczaiła się do naszego wana, w końcu zamieszkała z nami w środku. Zabraliśmy ją także do weterynarza, bo zawiły jej oczy. Weterynarz namówił nas na sterylizację i podjęliśmy taką decyzję, że ją wysterylizujemy, żeby kotka się już więcej nie męczyła, nie dostawała pigułek, której tutaj dawali na kempingu. No i tak to się wszystko potoczyło, że przez 3 miesiące naszego pobytu na kempingu kot zamieszkał z nami. No, masz jedzonko. Tak wygląda szczęśliwy kot, moi drodzy. W zeszłym roku w marcu, kiedy wyjeżdżaliśmy z tego kempingu, podjęliśmy bardzo trudną dla nas decyzję, która była podyktowana tak naprawdę dobrem kota, że kot zostaje na kempingu. Mieliśmy przed sobą długą i intensywną podróż. Wiedzieliśmy, że będziemy bardzo dużo się przemieszczać, że dużo czasu spędzimy poza samochodem i po prostu nie wyobrażaliśmy sobie zabrać kota w taką podróż, bo przede wszystkim jej nie znaliśmy aż tak dobrze i było bardzo duże ryzyko, że ona po prostu tą podróż będzie źle znosić. Także z ogromnym bólem serca stwierdziliśmy, że kot zostanie tutaj, gdzie jest jego dom, na kempingu. Poprosiliśmy właśnie o opiekę panią, mamę Minet. Dostała ona bardzo dużo karmy i poprosiliśmy także o tą opiekę was. I kilka z naszych widzów przyjechało tutaj, dało kotu karmę, pogłaskało go, było z nim, zrobiło i wysłało nam zdjęcia. Między innymi był tu Kiki. Chodźcie, ona je! Gdzie jest? Ona je! Gdzie je? A co ma je? A jest! Chodź Minet, co ty nie możesz wyjść?
Minet, jak to ty, to smacznego. I teraz chcemy w tym momencie bardzo serdecznie wam wszystkim za to podziękować, za to wsparcie nas i kota i za informacje od was. I plan był taki, że zostawiamy kota tu na kempingu i później po naszej półrocznej podróży po Polsce i po europejskich krajach, po bałkańskich, wracamy tutaj na miejsce, zabieramy kota i już zostajemy rodziną na zawsze. Ale niestety, no czarpry, znaczy w sensie no, nasze marzenia zostały zrujnowane parę tygodni temu. Pojechaliśmy do Włoch i pod jednym z naszych filmów, naszym vlogiem pojawił się komentarz, w którym ktoś napisał, że zabrał kota po prostu. Przyjechali na kemping Canelas do Portugalii, kot się spodobał żonie i zabrali po prostu nam kota. No i wysłaliśmy na nich, znaczy oni sobie wysłali maila, wysłali nawet zdjęcia kota. Nie do końca byliśmy przekonani, czy to jest ta nasza kotka, bo te zdjęcia były niewyraźne. No więc dopytywałem więcej szczegółów, no i dowiedziałem się, że kot został legalnie przetransportowany do Polski. No jedyny problem był taki, że tam celnik się na granicy doczepił w Niemczech, więc między Niemcami a Polską, że nie było kontenera dla kota. I tam bardzo dużo informacji od naszych widzów, którzy no, zatroszczyli się o tego bezpańskiego kota, a po prostu go zabrali. No i my po prostu no, pomyśleliśmy, no, no życie, no to ktoś nam zabrał kota, ale pomyśleliśmy, że no różnie ludzie piszą różne rzeczy w internecie, więc przyjedziemy na kemping Canelas, tak założyliśmy, i zobaczymy, czy tego kota na 100% nie ma, no ale już się pogodziliśmy, że on już jest w Polsce. I wyobraźcie sobie, przyjechaliśmy wczoraj na kemping Canelas i co się wydarzyło? No nie znaleźliśmy tego kota niestety. Położyliśmy się spać i na drugi dzień Kasia poszła pod prysznic. Jak wyszła z prysznica, spotkała naszą panią mamę Minet, czyli tą panią, która się opiekowała zawsze naszą kotką. No i ta mama Minet mówi, że kotka Minet, lalala, ulala, czy coś tam po francusku, że kotka jest tu. No i Kasia mówi, że nie, kotka jest w Polsce, a mama mówi, nie, kotka jest tu. Kasia mówi, no ktoś tu chyba zwariował. No i wyobraźcie sobie, Kasia poszła pod prysznic, wychodzi z prysznica, a nasza Minet na nią czekała. Normalnie kot czekał pod prysznicem. Także teraz możecie zobaczyć ten moment, kiedy ona przyprowadza kota do mnie. Jezus Maria, zobaczcie, kto tutaj jest. Nie wytrzymam. Czy to jest nasza Minet? No przecież, oczywiście, że tak. Cześć malutka. Mało nas, ale nas oci. Opowiem, co nas się wydarzyło, Minet. Jesteśmy oszukani. O, Jezus Maria. Chodź, dostaniesz jedzonko. No wiem, że cię zostawiliśmy na pół roku. Przepraszam. Malutka kiciusia. Moja Minet, kochana. Pamiętasz? Kci, kci, kci. Tak. No chodź. No. Tak, to twój domek. W ciągu ostatniego miesiąca przeżyliśmy karuzelę emocjonalną, bo z jednej strony zdążyliśmy pożegnać kota, z drugiej strony cieszyliśmy się, że kot ma dom, na trzeciej strony potem okazało się, że ktoś nas tutaj okłamał. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jesteśmy już razem i ważne jest to, że postanowiliśmy, że już jej nie zostawiamy. Kot jedzie z nami, kot rusza w podróż dalszą z nami. Na razie będziemy krążyć po Portugalii. Bardzo powoli będziemy ją przyzwyczajać do jeżdżenia samochodem, do bycia w transporterze. Mamy nadzieję, że nauczy się także robić do kuwetki. I właśnie tutaj teraz pytanie do was. Jeśli komuś z was udało się nauczyć kota podróżować, jeździć samochodem, vanem, kamperem czy rowerem, to napiszcie nam, jak to zrobiliście w komentarzach. Może macie jakieś rady, pomysły, co sprawi, że kotu będzie łatwiej przyzwyczaić się do podróży, do jeżdżenia i do zmiennego środowiska. Dobra, szybka zmiana scenerii. Znaczy może nie miejsca do wokół mnie, ale jak widzicie, już przybrałam sweter, bo byliśmy w sklepie, pojechaliśmy na zakupy, kupiliśmy parę rzeczy dla kota, znaczy kupiliśmy mnóstwo jedzenia, przede wszystkim ulubioną suchą karmę. Kupiliśmy też dla siebie dużo jedzenia, ale po ostatnich zakupach we Włoszech mamy mnóstwo makaronów, ryżu i risotto, także muszę zrobić porządek w dwóch półkach, w których trzymamy jedzenie, a Łukasz w tym czasie myje nasz samochód. Thank you.
Tylko skończy mycie, ja skończyłam układanie, także teraz to prezentuje się tak. Tu mamy takie miejsce, gdzie są głównie słoiki, dżemy, mleka, miody, oleje, no i takie różne różnostki. Na to jajka i na samym wierzchu w takiej przeźroczystej siateczce warzywka. A w tej szafce teraz mamy wszystkie ryże, makarony, przyprawy, naleśniki. No i ogólnie prowiant taki całkiem suchy. Może nie wygląda to na poukładane, ale wierzcie mi, to jest już poukładane. No i przy okazji na górze jeszcze zrobiłam kociom kocie pudełko. Także kotek ma teraz tutaj smakołyki różne. I będzie miał swoje pudełko. Zaraz Łukasz dokończy i szukamy ruszać nowego miejsca, bo o tej porze roku na kempingu jest wciąż bardzo dużo wolnych miejsc, więc staniemy sobie w bardziej nasłonecznionym miejscu. Także zaraz tam jedziemy. Udało się wymyć auto. Porządnie, łącznie z dachem. Dotarliśmy na naszą nową miejscówkę. Jest super. No pokażę Kasia. Kasia wam pokaże teraz naszą nową miejscówkę. W zeszłym roku chcieliśmy się tu wbić, ale była rezerwacja, tam jakieś takie dziwne tutaj zagrywki ze strony naszych sąsiadów starych. Dzisiaj przyszliśmy to powiedzieć, że to jest taka beznadziejna działka i że tu cały czas woda leje, a w zeszłym roku nam nie chcieli pozwolić się tu postawić, więc ktoś to ściemnia. Ale no, nie zostaniemy tu na długo, więc... No, zobaczymy, przetestujemy ją. Większym plusem tego miejsca jest to, że jest bez drzew, więc nie musimy się podłączać do prądu. Światło słoneczne powinno nam wystarczyć. Tęgarz przymontowuje nam taką matkę. Także będzie zaraz jak w domku. No co? No i jesteś z nami. My się też cieszymy, kocie. Hopsa do Patusia. Muszę wam powiedzieć, że na początku kot był taki troszeczkę wstydliwy, ale widzę, że coraz bardziej się przypominają momenty, które spędziliśmy razem. Wyskakuje już na siedzisko, a podejrzewam, że za parę godzin, jak się ściemni, to... No już tam, Już jest! Wróciła! Oj, czy ugniata. Pokaż jej tutaj. Ugniata, tak. Przez parę tygodni żyliśmy ze świadomością, że już się nigdy nie zobaczymy, że po prostu nigdy nie zobaczymy kota. No bo po co? Pojedziemy do Gorzowa, żeby zobaczyć kota u kogoś? No i żeby nam było przykro, że nie jest z nami. Przykro i żeby jeszcze jej robić nadzieję, że znowu, wiecie, jak rodzice oddają dzieci, to potem się z nimi nie widzą. Do goda twarz. No i ojej, malutko, nie bój. Jest troszeczkę, jest taka strachliwa. To znacznie coś jej się tutaj wydarzyło przez ten czas, kiedy było, ale teraz o nią zadbamy. Także będzie wiecznie pojedzona, szczęśliwa, już wyszczotkowana. I po prostu widzę taką radość na naszych buziach, na mojej i na Kasi, że zostajemy dłużej na tym kempingu. My mieliśmy już dzisiaj wyjeżdżać, ale zostaniemy na parę dni jeszcze, żeby kot się oswoił, a potem zabieramy w dalszą podróż po Algarve, ponieważ nie będziemy w tym roku spędzać zimy na tym kempingu. Będziemy po prostu podróżować i zwiedzać różne inne miejsca, głównie takie na dziko. Ale to zobaczycie, co będę wam spoilerował. Zobaczycie w następnym odcinku. O, no miękkie to futerko, żaden kot nie ma takiego futerka. Zostawiam dziewczyny w środku, niech się tam przytulają i idę na obejście terenu, zobaczyć jak się zmienił kemping od naszej ostatniej wizyty tutaj. Także dzisiaj mamy taką miejscóweczkę teraz, już o niej mówiliśmy trochę, a teraz zobaczymy co tu się dzieje. Z tego co widzę, to jeszcze ludzie nie przyjechali, bo ci państwo na przykład oni mieszkali tutaj w zeszłym roku, a na lato wrócili do swojej Holandii, czy tam gdzie. Tamci też jeszcze nie przyjechali.
Tu pamiętacie, mieszkaliśmy poprzednim razem. Nasze pole jest puste. Sąsiadów z boku nie ma. Bardzo mało osób jest. W porównaniu z tym, co było w zeszłym roku, to zdecydowanie więcej było. Tylko że my przyjechaliśmy tutaj w styczniu. Więc może jeszcze jest za wcześnie, może ci ludzie po świętach Bożego Narodzenia przyjadą. Ale tak jak widzę, to kemping jeszcze jest taki opustoszały i wszystko jest pozamykane. No i też jest zimno, więc może też, jeżeli ktoś jest, to jest zamknięty w swoim przyczepie czy kamperze, bo jest chłodno niestety. I to jest dziwne, że kamping niby pełny, a niby pusty, nie ma dobrych miejscówek, bo wszystkie są pozajmowane przez całorocznych rezydentów, których to w ogóle nie ma. Ani w lecie, ani w zimie. Znaczy na jesieni, w zimie będą. Od razu uprzedzając pytania odnośnie ceny, to doba za pobyt na tym kempingu kosztuje 10 euro za dwie osoby i za kampera, plus 4,50 za prąd, jeżeli ktoś potrzebuje prąd. Jeżeli ktoś nie potrzebuje, to 10 euro tylko płaci. Jeżeli ktoś zostaje dłużej niż 30 dni na kempingu, to wtedy jest 10% obniżki od ceny za postój, więc wtedy wychodzi 9 euro za dobę, jeżeli zostajecie dłużej niż 30 dni na tym kempingu w ciągłym takim postoju. Kot spał całą noc z nami, kręciła się co prawda kilka razy, ale ogólnie mamy noc po prostu bardzo dobrą, przespaną. I właśnie czytam wiadomości od Was, bo już na Instagramie poinformowaliśmy o zjednoczeniu z kotem. I po prostu są takie słodkie informacje, dużo osób na to czekało i my także na to czekaliśmy, także dzisiaj jesteśmy szczęśliwi.